Dzisiaj przeżywamy w sposób szczególny 150. rocznicę powstania Stowarzyszenia Dziedzictwo Świętego Jana Sarkandra. Chcemy też Panu Bogu podziękować za 25 lat istnienia Liceum Katolickiego w Cieszynie. To bardzo szczególna uroczystość. Zaczynamy ją tutaj, w tej świątyni, w tym kościele, bo Bogu najpierw chcemy podziękować za to wspaniałe dzieło, za stowarzyszenie, za wszystkich ludzi, którzy go tworzyli i którzy go tworzą. W sposób szczególny witam pośród nas w naszej świątyni księdza biskupa Romana Pindla, naszego biskupa diecezji bielsko-żywieckiej. Dziękuję, że jako prezes tego stowarzyszenia będzie również sprawował tą uroczystą, dziękczynną Eucharystię. Sprawujemy ją w dniu, kiedy wspominamy szczególnego człowieka, świętego Jana z Kent. Ten rok, który przeżywać będziemy, rok formacyjny, to właśnie rok świętego Jana z Kent. Człowieka oddanego wychowaniu młodzieży, prowadzeniu, a także człowieka niezwykłego daru miłosierdzia, wielkiego profesora, który umiał się także pochylić nad każdym napotkanym człowiekiem. Chcę tylko zestawić jakby początek i czas dzisiejszy tego dziedzictwa pisanego z dużej litery, dlatego że to jest nazwa własna. Chcę powiedzieć, że tak jak to było powiedziane o tych entuzjastach, pierwszych księżach, z tym się wiąże także działalność kleryków, którzy się przygotowywali do pracy kapłańskiej w tym księstwie historycznie cieszyńskim. I możemy zauważyć, że trochę inaczej funkcjonujemy dzisiaj po tej przerwie także, która była od 50 roku do 93, że no chociażby taka sprawa, że dziś przede wszystkim to jest działalność edukacyjna, bardzo sformalizowana w postaci szkół katolickich, podstawowych, liceum, czy także przedszkola, że nie ma czegoś takiego, czego dorobiło się dziedzictwo, jak mianowicie własna drukarnia i drukowanie także i periodyku. Dzisiaj publikujemy, ale na stronie internetowej. Dzisiaj jednak zaczynamy wracać do tej działalności tej wydawniczej. No i taką pierwszą rzeczą, którą wydaliśmy jako dziedzictwo, to był słynny modlitewnik Chwalcie Pana, bardzo związany właśnie z ziemią cieszyńską. I paradoksalnie stał się jakby oficjalnym modlitewnikiem dla dzieci pierwszokomunijnych w całej diecezji bielsko-żywieckiej. Ostatnia publikacja, która wychodzi staraniem może jednej, dwóch, trzech osób, ale generalnie staraniem dziedzictwa, to jest piękna książka, w której taką rzecz zasadniczą stanowi praca wspominanego przeze mnie księdza Tomali, bardzo dobrze czującego i parafię Marii Magdaleny, której był proboszczem przez pewien czas. Za jego czasów zrodziło się kilku czy kilka powołań kapłańskich. Także warto to sobie uświadomić, że książka, która akurat wychodzi z okazji tego jubileusza, trochę odzwierciedla historię, te meandry. Czytając historię, też przypomniałem sobie, że nie było zawsze doskonale, że było 5 czy 8 lat, na przykład zebrania walnego nie było. Czasy są pewnie takie, jacy są ludzie. No i ten kairos, czas, w którym żyjemy, którego wypełnienie zależy od nas, no to jest taki właśnie, jacy my jesteśmy. To zarząd, to także ci, którzy tworzą szkoły, to uczniowie także, którzy korzystają z takiej możliwości kształcenia, jaką daje to szkolnictwo, które jest w
właśnie prowadzone przez dziedzictwo świętego Jana Sargenna. To, co zrobimy za chwilę, to znaczy wręczając nagrody i wymieniając osoby, pewnie jest bardzo niedoskonałe i w jakiś sposób symboliczne. I myślę, że jest konieczne, mimo może są jakieś niedoskonałości. Popatrzmy na tych, których wyciągamy z wielkiego tłumu tego środowiska, możemy powiedzieć, dziedzictwa. Popatrzmy na to, kim są, popatrzmy na to, czego dokonali i cieszmy się i bardzo dziękujemy im za to zaangażowanie.